Osiemlatka postrzelona metalową kulką. Poszkodowanych może być więcej Poznań. Sprawa postrzelenia dziewczynki metalowymi kulkami. Poszkodowanych może być więcej. Poznańska policja zatrzymała w sobotę 3 osoby w związku z postrzeleniem dziewczynki metalowymi kulkami. Do policjantów zgłosiła się kobieta, która została zaatakowana w podobny sposób. Policja prosi o kontakt świadków, a także osoby, które mogły zostać zranione przez sprawców. Do zranienia dziewczynki doszło w czwartek w godzinach przedpołudniowych na osiedlu Lecha w Poznaniu. Osiemlatka przebywała na boisku szkolnym wraz z grupą innych dzieci pod opieką pedagogów. W pewnym momencie poczuła ból w klatce piersiowej. Natychmiast została jej udzielona pomoc, a następnie została zabrana do szpitala. Obrażenia okazały się niegroźne i dziewczynka mogła wrócić z rodzicami do domu. Policjanci, którzy zajęli się sprawą, ustalili, że dziecko zostało najpewniej postrzelone metalowymi kulkami, które zabezpieczono na miejscu zdarzenia. Trwały poszukiwania sprawców. W sobotę przed południem policja poinformowała, że w związku ze zranieniem 8-letniej dziewczynki na boisku szkolnym policjanci z Nowego Miasta zatrzymali 3 osoby. Do zatrzymania doszło w piątek wieczorem w jednym z mieszkań na osiedle Lecha w Poznaniu. W mieszkaniu policjanci znaleźli kilka sztuk broni, naboje gazowe i ponad 400 gramów różnych narkotyków. Zatrzymani to 2 mężczyzn w wieku 40 i 20 lat oraz 17-latka. Wszyscy wcześniej byli już notowani za szereg różnych przestępstw. Początkowo policja podawała, że zatrzymani to 40-latek oraz 2 17-latków. Później zweryfikowano te informacje. W toku policyjnych czynności okazało się także, że 20-latek jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności na 6 miesięcy za wcześniejsze przestępstwa. Dziś od samego rana trwają przesłuchania zarówno zatrzymanych, jak i świadków. Ustalany jest także udział każdej z tych zatrzymanych osób w tej sprawie. Od tego będzie też zależało, jakie zostaną im przedstawione zarzuty, powiedziała PAP w sobotę młodszy aspirant Marta Mróz z poznańskiej policji. Przeprowadzona zostanie także ekspertyza zabezpieczonej broni, jak również czekamy na opinię dotyczącą obrażeń dziewczynki, dodała. Mróz wskazała, że śledczy pracujący nad sprawą ustalili, że sprawcy mogli już wcześniej zranić prawdopodobnie z broni gazowej w podobny sposób inne osoby. Po nagłośnieniu sprawy, już wczoraj w trakcie czynności wykonywanych na miejscu tego zdarzenia, na boisku szkolnym, zgłosiła się do nas kolejna osoba, mieszkanka osiedla, która poinformowała, że ją także spotkała podobna sytuacja. W związku z tym prosimy o kontakt wszystkich, którzy w ostatnim czasie przebywając w tym rejonie mogli zostać uderzeni lub zranieni przez sprawców, powiedziała PAP Mróz. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności i zebraniu dowodów, sprawcy zostaną doprowadzeni do prokuratury. Śledczy zapowiadają, że będą wnioskować o tymczasowy areszt.